Ciągle słychać. Jak to mężczyzn dziś brakuje? Dziewczyny narzekają, że wokół sami zakompleksieni chłopcy. Pragnący tylko jednego. Że nie ma kandydatów na życiowych partnerów. Za to jest masa chłopców, którzy nie nadają się do niczego. Masa mężczyzn dziś ma zwyczajnie dość. Po prostu, mają dosyć zabiegania o kobiety. Laski naoglądały się Instagramów. Naczytały durnych postów w internetach, chujowych książek. I teraz ich pogląd na związek z mężczyzną jest taki, że nie wzięliby tego nawet jako scenariusz do taniej komedii romantycznej. Myślą, że facet ma kilka razy w tygodniu przychodzić do domu z kwiatami. Ma parę razy w miesiącu zabierać je na wakacje do ciepłych krajów. Ma mieć zajebisty samochód, idealną sylwetkę. Srać pieniędzmi, być łobuzem i kochać tylko swoją księżniczkę. Która ma leżeć, pacznieć i całymi dniami wrzucać chujowiny na Instagrama. Mężczyzna, który oferuje ciekawą rozmowę, ogrom swego cennego czasu, bardzo dużo uwagi. Troszczy się, jest opiekuńczy, zabawny, kreatywny. W pełni oddany, wierny, uczciwy. Wychowany, kulturalny, ma fajną pracę i ciekawą pasję. Traktuje kobietę z wielkim szacunkiem, jest zaangażowany. Jest nudny. Zostaje ouleni. W ogóle nie dziwię się mężczyznom, że odechciewa im się jakiekolwiek formy podrywu. Skoro pojawiają się u nich szczere uczucia, pojawiają się chęci na coś więcej. A w zamian z dnia na dzień dziewczyny urywają z nimi kontakt. Tak po prostu. To boli. Niestety. Ale mamy dziś wysyp małych dziewczynek, w ciałach dorosłych kobiet. Aroganckich, niewychowanych, pysznych, a nawet próżnych. Robienie dobrego wrażenia mają opanowane do perfekcji. Ale nie tak dobrze, jak odsyłanie mężczyzn z kwitkiem bez dwóch zdań. Masa fajnych mężczyzn nieraz cierpiało w taki sposób. Dziś słyszy, że jest super gościem. A jutro już nie dostaje odpowiedzi na wiadomość. Uwierz mi. Ciężko potem otworzyć się na nową znajomość. Skoro ostatnim razem też miało być tak pięknie. A bez powodu facet otrzymał wilczy bilet.